się całe życie bujał, szukając różnych rzeczy, otrzymując na chwilę ukojenie, otrzymując na chwilę pokój, a potem powróci ten pęk, by szukać. Biec za czymś i przed czymś uciekać, ja tak miałam. Biegłam za czymś, nie wiedziałam za tym czym. Uciekałam przed czymś, nie wiedziałam przed czym. Pędziło mnie zawsze dokąd, nie wiedziałam co i po co. Ale gdy przyszłam do Boga i oddałam swoje życie, powiedziałam: bądź Panem mojego życia, Jezus, bądź Panem mojego życia, przyszło uspokojenie, przyszedł pokój, którego nigdy wcześniej nie znałam. Ty też tę pustkę masz w sercu. Jeżeli szukasz prawdy, jeżeli pragniesz prawdy, to chcę ci powiedzieć: prawda to Jezus Chrystus. Dzisiaj tak może go nie nazywasz, po prostu szukasz. Nie wiesz czego, ale szukasz. To ja ci powiem: prawda jest jedna. I to jest Jezus Chrystus. Jeżeli Jego przyjmiesz jako swojego Pana i uznasz go swoim Zbawicielem, przyjdzie do ciebie spełnienie i nie będziesz już za niczym biegł. I nie będziesz przed niczym uciekał, będziesz wiedział, że znalazłeś. Będziesz wiedział, że znalazłeś. On położył za was swoje życie. On przelał za was ostatnią kroplę krwi. On wam również dał wolną wolę. On się nie wciska po chamsku do serc ludzkich. On potrzebuje waszej zgody. On potrzebuje waszego tak. On potrzebuje waszej chęci. Przyjdźcie do Niego, bo tylko wtedy odniesiecie sukces w życiu. Sukces doczesny, ale przede wszystkim również zbawienie. Na wieki będziecie mogli przebywać w Jego chwale. Na wieki będziecie mogli przebywać twarzą w twarz z Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Bo człowiek jest wieczną istotą. Duchu Święty, przenikaj teraz serca i umysły tych ludzi. Duchu Święty, przenikaj teraz serca i umysły tych ludzi. Wiej, Duchu Święty, Twój powiew, Duchu Boży. Ja ogłaszam, że Jezus Chrystus jest Królem Królów i Panem Panów. Duchu Święty, Ty przekonuj ludzi. Ty objawiasz prawdziwą miłość. Ty objawiasz prawdziwą miłość. Ty objawiasz Jezusa Chrystusa. Jezusa Chrystusa, który jest naszym Bogiem, który jest naszym Stworzycielem. I Ty, człowieku, tak naprawdę pragniesz poznać Jego. Pragniesz poznać Jego miłość. I ja teraz ogłaszam nad Twoim życiem moc Ducha Świętego. Moc Ducha Świętego, który przenika Twoje serce, przenika Twój umysł i daje Ci przekonanie o prawdzie Boga, o prawdzie Jezusa Chrystusa, ponieważ to jest Duch Boży, który objawi Ci, że... Że Ty umarłeś za mnie. Ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie. I ja wierzę, że Ty wstałeś z martwych ciele. I ja wierzę, że Ty wstałeś z martwych ciele. Ja otwieram swoje serce. Ja otwieram swoje serce. Otwieram swój umysł. Otwieram swój umysł. Otwieram swoją wiarę. Otwieram swoją wiarę. Przyjdź do mojego serca. Przyjdź do mojego serca. Zmień moje życie. Zmień moje życie. Chcę iść z Tobą. Chcę iść z Tobą. Na zawsze. Na zawsze. Pełnia jej serce teraz. Ja zdejmuję każdą zasłonę demoniczną do Jezusa Chrystusa, każdą barierę do Jezusa Chrystusa. Zdejmuję to z Twojego umysłu, swojego serca teraz. Teraz, Duchu Święty, wypełniaj ją. Wypełniaj ją swoim pokojem. Krew Jezusa Chrystusa obmywa teraz Twoje życie, Twoją psychofizyczność.